Hej, z wszystkim z tej strony Wetów, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafia. Jesteśmy teraz w misji Fair Play, gdzie musimy pojechać, żeby zdobyć samochód pewnego kierowcy, którego musimy rozwalić do mechanika. Dobra, gramy z Ralphem na początku, żeby dał nam samochód nowy, który tam stoi, ten czerwony. Hey Ralphie, you got some news about this job? Sure, Tommy. You need to go to the city racetrack and borrow that motor there. My friend Bobby works there. Go around back there and along the way is the gatehouse. Tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. Then? You just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little, and then you just take it back. That should be easy enough. But you gotta get it done before 1:15 a.m. when the guard changes, so that nobody knows that somebody drove the motor in the night. There can't even be a scratch on it, and try to avoid the cops. They mustn't catch you. And how'll I get there? Dobra, dostajemy samochód. Tak, czyli musimy to zrobić przed 1:15, ponieważ zmienia się strażnik. Nie możemy zarysować samochodu, ani być złapanym przez policję. Oczywiście ten możemy skasować, no wiadomo, ale tamtego co mamy stylingować. Well, I got something new in. Ain't no big thing to swipe one. Watch. You just stick a piece of wire in here and twist it a little, and you get inside where you gotta join these two wires. Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Ralphie. But don't you go sparing the gas, Tom. No i już wiemy, jak otwierać ten samochód. Dosyć gustowny. Schubert Six. Nie wiem, jak się nazywa ten samochód w prawdziwym życiu. Bo zapewne to są wzorowane na tych prawdziwych samochodach. Na przykład ten właśnie, ten pierwszy Ford T. No i co? Fair play, klucz francuski, szybka i jakaś nakrętka. No czyli sugeruje to, że będzie jakaś mechanika z tym związana. Będziemy tuningować, a bardziej ten mechanik będzie tuningować samochód. Tuningować nasz, a w cudzysłowie tuningować ten, co mamy rozwalić. Oczywiście tak, żeby nikt nie zauważył. A, i włączymy sobie ograniczenie prędkości, bo nie chcemy, żeby nas policja ścigała. No bo może jest noc, ale policja nadal czuwa. To wiadomo. A to chyba mamy ten sam samochód. Panie! Co mi tu trąbisz? Jak jadą ci ludzie. Dobra, tędy mam jechać. Potem w lewo i w prawo. Na drugim końcu mapy. No dobra, czyli po prostu znowu dosyć długi kawałek mamy. Mamy oczywiście też czas w prawym górnym rogu, pokazany w formie takiego zegarka kieszonkowego. Dosyć fajnie to wygląda. Też dodaje klimatu. No bo takie zegarki zwykle się używało, kieszonkowe, w tamtych czasach. Teraz to są te elektroniczne z Apple'a i z Samsunga. Ale co było kiedyś coś, taki zegarek mieć. Teraz to praktycznie te zegarki nowe, to tak jak telefon jest. Na przykład ten z Apple'a ma takie same aplikacje jak w telefonie. Niedługo będziemy mogli grać w gry na takich zegarkach pewnie. Panie, co ty robisz? Opanował sztukę lewitacji, widzę. Wingardium Leviosa, te sprawy. Ach, miałem skręcić tutaj. Zmylił mnie ten koleś. Przez to się zagubiłem. No i co, nie ma tutaj znowu muzyki. Ciekawe dlaczego. Może to i lepiej. Bo dzięki temu, że nie ma tej muzyki, no to nie będzie pozwów o prawa autorskie. W sumie nie pozwów, ale bardziej ostrzeżeń.
Więc jak będą reklamy, no to to nie moja wina. Ja tych reklam nie wyrzucam, bo nie zarabiam na tych filmach, ponieważ jak na razie to jest moje hobby, nagrywanie na YouTubie. Może kiedyś będę zarabiał na tym, jak będzie więcej widzów, kto wie. I na przykład wszystkie pieniądze, które zdobędę z YouTube'a, będę przeznaczał na kanał, czy na przykład na lepszy sprzęt, na nowe gry, żeby nagrać, żeby po prostu te moje materiały były jak najlepszej jakości. Sobie kupiłem też kartę dźwiękową, ale nie mogę jej zmienić, no bo mam za małą płytę główną. Nie mam wystarczająco dużo miejsca na to, bo moja karta graficzna zabiera 2 sloty i zakrywa slot na kartę dźwiękową. O! Nie, sorry, koleś! Koleś! Nie! Jak mnie okłada, jakie kombo mi wywalił. No dobra, bijemy go. Wtedy. No nie, co ja zrobiłem? Dobra, nie walcz ze mną, koleś. Koleś, ja chcę z tobą pogadać. To był wypadek. No, może tutaj możemy coś wykombinować? No nie, co ja zrobiłem? Dobra, zrobię cięcie i widzę się z wami w tym samym miejscu. Okej, okay, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że teraz go nie uderzę. O! Na szczęście. Żeby takie coś odwalić, to trzeba być mną po prostu. Dobra, otwieraj pan. Czy mnie już otworzyłeś to? Za co ty chwytałeś? A, ty wsiadasz do mnie, dobra. Dlatego nie mogłem jechać. No to co, teraz do garażu? Mało czasu w ogóle. Jestem ciekawy, czy ten czas jest na to, żeby tutaj tylko dojechać, czy na to, żeby całą misję zrobić. Kto wie. No i tu jest ten tor wyścigowy. No jakiś taki za specjalnie świetny to nie jest, po prostu taki normalny tor wyścigowy. Zwyczajny taki. O dobra, przeteleportował się. Człowiek duch przenika przez samochód. A patrz, jaki kudę chudy się wcisnął tutaj między te opony a samochód, nie? Zresztą on nie przebije Luigiego z baru. In about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful, that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, who knows? Sure, Bobby, no problem. I'll take care of it in a half hour. A niedługo nie będzie najszybsze. Cześć, chwilka, to jest ten samochód, który musimy ulepszyć. Aha, czyli te... Wow. No tu już słychać tą moc silnika. Ale trzeba uważać, bo ten samochód jest no niesterowny strasznie, jak jedziemy szybciej. Patrzcie, jak to zasuwa. Oczywiście trzeba być ostrożnym, bo łatwo wpaść w poślizg, stracić kontrolę nad pojazdem. Ja za bardzo tym samochodem nie lubię jeździć, ze względu na tą właśnie łatwość stracenia kontroli. Łatwość. Czy w ogóle jest takie słowo? W ogóle nie jest po angielsku słowo łatwość. Ale czy po polsku? To poprawnie brzmi? Dobra, teraz znowu na drugi koniec mapy musimy jechać. Unikać policji.
tutaj koleś się naprawił. Ścinamy zakręty, co się będziemy. Szybciej dojedziemy przynajmniej. O! O, widzicie, prawie bym kurczę wpadł w poślizg. Jeden fałszywy ruch i koniec. A tu nie ma być rysa, więc... No, zobaczymy, czy moje zdolności prowadzenia się pokażą wystarczające. Chyba sobie przejadę przez Giuliano Bridge. Czyli most Giuliano. Czyli skręcamy tutaj. Kurczę, jak się trzęsie ten samochód po tych torach. Dobra, w lewo. I rozpędzamy się na maksa. A nie, dobra, to nie jest Giuliano Bridge. Giuliano jest na górze. No dobra, to po prostu ten most sobie weźmiemy. I tam jest Beton Auto Service. Czyli tam, gdzie mamy jechać. Nasz punkt docelowy. Znaczy, mam nadzieję, że ten samochód nie będzie zagłuszał. Action powinien to ściszyć dostatecznie, żeby było słychać i samochód, i... Znaczy, i grę, i mnie. Kurde. No, niewiele czasu jest. Już tylko jedna godzina na zegarku. Chyba w lewo, jak skręcę, będzie lepiej. Wow. A, dobra, to miało być takie coś, że... Twórcy chcieli sprawdzić, czy jesteśmy uważni. Jaki wypadek spowodowali. Panie! Jakbyś we mnie wjechał, to byśmy się policzyli. Spotkamy się w sądzie. Co teraz, kurczę, jakoś nie widać tej policji. To może po prostu jak będziemy wracać, nie możemy go uszkodzić. Bo jak coś, ten Lukas, on powinien naprawić ten samochód jak coś. Potem pewnie będzie... O! A fajnie, tutaj nie mogę wjechać. Muszę jechać naokoło. Dlaczego to robisz, Lukasie? Hey there! You're from Mr. Salieri, right? I'm looking for Tony. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. That ain't much time. No, streszczaj się, koleś. We'll see what could be done. You can hang out a while. Tylko żeby za długo to nie zajęło, bo muszę jeszcze dojechać z powrotem. No, kolejna przerwa na papieroska. Mam nadzieję, że teraz się nic nie stanie. Do 3 razy sztuka. Kółeczka sobie puszcza. Widzisz, tutaj są dwie tekstury dymów. Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. No, szybki jesteś, koleś. But you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I bet on the same driver as him. No dobra, czyli ten samochód jednak zepsuliśmy. No, widać, że się dymi. No to co, wracamy. W sumie to nawet nie jest tak źle. Może po prostu się wolniej przyspiesza. Czyli to jest ten samochód, co mieliśmy zepsuć, nie streamingować tylko. Mi się wydawało, że mieliśmy streamingować tamten samochód tego kolesia, na którego postawił pan Salieri. Ci najwyraźniej po prostu trzeba było zepsuć konkurencję. A, i teraz widzę, że mamy więcej czasu. Chociaż w sumie, czy więcej? Nadal jest to godzina. Czyli tamten czas po prostu mieliśmy na to, żeby dojechać do Bertona.
Co ja zrobiłem? Ale walnąłem w słup, no nie. Widzimy dymygie się nieźle wzrosło. No ale jeszcze się trzyma samochód. Patrz jak się wgniotło. Nie wiem czy ta rura wydechowa taka była wygięta. No cóż, no rysy nie ma, jest bardziej wgniecenie. Patrzcie jak się wgniotło. W GTA byście tego nie zauważyli. No może jeszcze w GTA 5 są jakieś tam lepsze zniszczenia. No ale wciąż w GTA 5 nawet nie możecie chyba tak wygiąć samochodu. No, mam nadzieję, że nie rozwalę tego samochodu, bo byłoby krucho z nami. Byśmy musieli powtarzać misję. Czy ja bym musiał powtarzać. Dla was by to było tylko kwestia sekund. Bo bym zrobił po prostu cięcie. A dla mnie to kolejna by była katorga. Przejeżdżanie od Lukasa z powrotem do tego miejsca. Chociaż w sumie czy taka katorga. Też nie jedzie się zbyt źle. W ogóle nie zauważyłem żadnej policji. Przez cały ten czas jak robię tą misję. Dosyć ciekawe jest to. Nie powiem, że nie. Dobra, ostatnie dwa zakręty. Ostatni zakręt. Znowu koło tego kolesia. I możemy się rozpędzać, bo teraz będzie tylko już prosta droga. Tylko żeby ten mi nie skręcił. Dobra. Udało się. Jesteśmy cali i zdrowi. No z samochodem trochę krucho jest. Nie można powiedzieć tego samego o tym samochodzie. No ale jeszcze misja nie jest niezaliczona. No można powiedzieć, że ta misja nie jest taka dosyć ciekawa, ale możemy sobie pojechać takim dosyć szybkim samochodem. Czemu nie jest ciekawa? Otóż to dlatego, że tylko po prostu jedziemy z jednego miejsca na drugie. Z tego drugiego miejsca wracamy. Dobra, tylko teraz, żeby nie uszkodzić jeszcze bardziej tego samochodu. Na ostatnim zakręcie. Może być? No nie powiedziałbym. Sure is. We're lucky you managed it. I bet on the Don's car too. It seems everybody did. I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important too. Sure. Well, I won't keep you. Good night. Take care, Bobby. Thanks for the help. Czyli wszyscy postawili na tego kolesia. No patrzcie, nówka sztuka nie śmigana, nawet nie widać śladu tego wgniecenia. Kto powiedział, że zniszczyłem ten samochód? Tego nie było. Nikt nie widział, że zniszczyłem go. Bo go nie zniszczyłem praktycznie. Widzicie, nawet jednej ryski nie było. No całe szczęście, że to nie było wystarczająco dużo zniszczeń. Więc od razu się wyklepał samochód w sekundę. No i co, wracamy do Salieriego, wykonana misja. To teraz, żeby jeszcze w jednym kawałku dojechać tam. Chociaż ten samochód nie jest taki mało sterowny. Ogólnie mi się wydaje, że ten samochód jest lepszy niż taksówka. Bo w przypadku taksówki łatwo było wpaść w poślizg. A to widzicie? Trzyma się ładnie drogi. No może promień skrętu nie jest jakiś taki wielki. To czy w sumie taki ten łuk skrętu. Ale się trzyma drogi i nie wpada w poślizg, więc to jest najważniejsze. Ciekawe jakie jeszcze samochody dostaniemy od naszego Ralphiego. Wiem, że od Lucasa Beltone też możemy dostać kilka samochodów fajnych. Gdy już takich wyższej klasy. Też w sumie trzeba poczekać do
kolejnych misji, bo na razie te samochody nie są jakieś takie eleganckie, jakieś takie świetne. Dopiero później będą fajne. Będą takie już bardziej limuzyny. Takie już sportowe samochody, bo im dalej jesteśmy z fabułą, się posuwamy naprzód, tym jest inny rok. Czas biegnie do przodu i nowe samochody zostają tworzone. W Mafii 2 też był taki zabieg, tylko że po prostu było jedna taka zmiana czasowa, że na początku były jakieś takie starsze samochody, a potem zaczęły wchodzić, wszystkie praktycznie samochody się zmieniły, tylko niektóre były z poprzedniego okresu. Też była jedna gra, która się nazywała Driver Parallel Lines, czyli linie równoległe, gdzie na początku były jakieś takie starsze samochody, były to chyba lata 80. w Nowym Jorku, a potem nasza postać trafiała do więzienia na 30 lat i był już bardziej styl nowoczesny. Dobra, do Ralphiego musimy iść. Tego drivera też będę chciał kiedyś nagrać, ale jeszcze nie. Na razie jest Mafia i jest Wiedźmin. Potem się zobaczy, jakie jeszcze gry nagram. Mam kilka pomysłów ogólnie. Jedną taką grę, co jest moją ulubioną grą. I jeszcze jedną taką z dzieciństwa. A to jeszcze się zobaczy. I mamy Schubert Six Red, czyli czerwony samochód. Ten, którym jechaliśmy. 22 minuty nagrywam, więc filmik będzie i po filmiku się z wami pożegnam. Hey, Tommy. Where is everybody? They're all at the track. You're late. I needed to get a little sleep after last night's job. Sure. Hello? Yes? Sorry, just got in. Sure. That's for you, Tom. Jakieś informacje? Co, wygraliśmy? Hello? Frank here. Tom? You did well yesterday, but now we need your help again. Come over to the racing track right away. That guy who was supposed to win the race got his arm broken by some thug. Probably no coincidence. Anyway, you're gonna have to race. But, Frank, Tom, it's a half an hour before the race. So I don't have time to teach someone else how to drive. Christ, Tom, this concerns a big bag of money. I hope you understand that. Yeah, okay. Frank, so I expect to see you here at the track in a few minutes. Teraz Frank nam zrzucił presję na Tomiego. You don't look too excited. That's because I ain't. No, Tommy już ma pewnie kisiel w gaciach. Jest cały teraz pewnie zdenerwowany, bo teraz musi wziąć udział w wyścigu. Nowego samochodu nie mamy, więc wybierzemy sobie po prostu ten, w którym jechaliśmy poprzednio. No, jakbyście się zachowali na miejscu Tomiego? A, w sumie, czekajcie. 23 minuty nagrywam, więc tutaj zakończę odcinek. Troszeczkę krótszy, no ale myślę, że nie będę robił tej misji w tym odcinku, ponieważ zanim ją zrobię, no to minie sporo czasu, a chcę po prostu całą misję zrobić w kolejnym odcinku, więc tutaj przy moim samochodzie zakończę ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Tak więc do usłyszenia, na razie i niech dymy gry będzie z wami.